Witam was bardzo serdecznie w kolejnym Gotyczku. No i cóż, dzisiaj napieprzamy pełzacz Am, po ostatnim odcinku, w którym to wykopaliśmy skarby, gadaliśmy głupoty, zabijaliśmy orków i błądziliśmy po kanionie, nie? W ogóle ten obraz dalej jest taki kurewsko jasny, nie wiem, czy tylko ja to widzę, czy po prostu ja mam jakąś chorobę, czy coś, że mój obraz stał się mega jasny. Jakiś w ogóle zarzucony, jakiś kurz mi napadł na monitor. Tak, kurz z pistoletem mi na monitor napadł, oczywiście. Napadł w ogóle, what the fuck. Dobra, nie mam mniejsza o to. Powiedzcie mi tylko, że mój kill-off nie zniknął, na szczęście nie, hura. Lubię, jak moje kill-offy są na miejscu. I pamiętajcie, ostatnimi czasy kill-offy lubią mi znikać. Skrzynia ze skarbem! Hajs się zgadza, hajs się zgadza. Ciemny grzyb. Tu coś ciekawego jeszcze jest? Nie. Ale ogólnie to miejsce było wartościowe, tak samo jak i poprzednie. No dobra. Tutaj wszystko jest zmarłe, już wymordowane. Więc mi się wydaje, że oficjalnie możemy stąd spadać. Bo za wiele do roboty już tutaj nie ma. Mam taką szczerą przynajmniej nadzieję. Bo się okaże, że pominąłem to jakiś skarb miliona monet, czy coś takiego. A jak pominąłem, to wiecie co, komentarze, prywatna wiadomość, ja tu z chęcią kiedyś wrócę. Może niekoniecznie z chęcią, ale gdzieś tu wrócę, na pewno, i te skarby podkrywam. Bo znając życie, pominąłem pewnie jakąś czarną mordę zagłady, miecz bogów, miecz boga wojny, łuk Ateny, trójząb z Olimpu, Zeusa i w ogóle... Trójząb Zeusa? Zeus ma nie ma trójzęba. Nie pamiętam już, to było. Okeanus miał trójząb. Nie pamiętam, mniejsza. Mniejsza, Mutaresa, czy tam inny, kurcze... Pierścień Mario, czy pozwala nam rozwalać te kamienie i w ogóle wszystko, mieć metalową głowę, etc, etc. Dobra, chodźmy wreszcie tutaj do obozu piratów może, bo tak chodzimy po tym świecie. W ogóle taki widoczny ten grzyb na środku, praktycznie, drogi. Co na środku drogi to on nie jest, ale tak wiecie co chodzi, tak wyróżnia się ten grzyb. Tak w dziwnym miejscu rośnie, no, wiecie o co chodzi. Zapiszemy sobie giereczkę. Pozbieramy jeszcze kilka polnych jagód. Jak nie pamiętam, to zbieram poza wizją, chociaż no jak wiecie, no jak zbiorę je na wizji, będą mnie zapieprzenia poza wizją, więc czemu by nie? Chcę powiedzieć, że to jakaś jeszcze stoi. Namierza się jagodo! Znam! O, znalazłem. Hurra! A to nie była ta! Ja wiem, że gdzieś tu jest jeszcze jedna. Oh yeah, widzicie? Mój zmysł mnie oszukał. Nawet w takich gęstych krzaczach. Kolejny z dupy ciemny grzyb. Przyciemny, mięsokopacza, nie ciemny grzyb. Ciemny grzyb to jest co innego. O. Roślina lecznicza, zębate ziele. Kurczę, kiedyś nie mogłem ani jednego zębatego ziela znaleźć dla Konstantina, teraz mam ich całą armię! Armia zębatych ziół! Tak, na pewno. Ale póki co... podejdźmy do tego typa tutaj i zobaczmy co i jak trzeba zrobić, żeby wejść do obozu. Stój, kto idzie? Swój czy wróg? Swój! Swój. Każdy tak może powiedzieć. Nie znam cię. Czego tutaj szukasz? O, co tu robisz? Co robisz? A na co to wygląda? Nadzoruję budowę palisady, żeby te lenie zrobiły to na czas. Jeśli tego nie dokończymy, to kapitan Greg da nam popalić. Pilnuję też, aby nikt niepowołany tu nie wszedł. Greg jest twoim szefem? Zgadza się. Ale dla ciebie to jest kapitan Greg. Rozumiemy się? To wielki człowiek. Kiedy go spotkasz, nawet nie myśl, by zrobić coś głupiego. Nie spodoba ci się jego reakcja na takie zachowanie. Niestety nie ma go w tej chwili w obozie. Jego zastępcą jest Francis. Całymi dniami siedzi przed chatą Grega i gapi się na nas jak sroka w gnat. Po co stawiacie tę palisadę? Choćby po to, żeby utrudnić życie bandytom. Te sukinkoty podchodzą coraz bliżej. Zupełnie jak rekiny okrążające rozbitka na pełnym morzu. Kilku z nich zaszyło się w wieży na południu. Ale sądzę, że to tylko zwiad. Tak więc jeśli w końcu zaatakują, będziemy przygotowani. Okej. Jeśli chodzi o tych bandytów z wieży... Tak? Już nie będą sprawiać kłopotów. Pokonałeś ich w pojedynkę? Panowie, czapki z głów! Kto wie, może kiedyś będziesz prawdziwym piratem. Dlaczego zostaliście zaatakowani przez bandytów? A jak sądzisz, wojujemy z nimi od jakiegoś czasu. Na początku wszystko było w porządku. Przywieźliśmy ich tutaj, a oni odeszli w głąb bagien i nie niepokoili nas więcej. Niestety, później zaczęli napadać na każdego, kto nie należał do ich bandy.
Nie mam pojęcia, co za demony ich opętały. Myślę, że chcą zabrać nasze łodzie, bo to chyba jedyny sposób, by się stąd wyrwać. Porozmawiaj ze Skipem. Był w ich obozie i omal nie przypłacił tego życiem. To bardzo ciekawa historia. Niestety, nie będziesz mógł jej wysłuchać, bo nie zapłaciłeś myta. Chcę wejść. Naprawdę? To cię będzie kosztować 500 sztuk złota. Masz przy sobie pieniądze, prawda? Może się podargujemy. Cóż, daj mi jakiś powód, dla którego miałbym opuścić cenę. Malcolm, mam mięso dla Morgana. Mam mięso dla Morgana. Aha, a kto cię przysyła? Jack Alligator. Mówi, że Morgan czeka na dostawę. Tak, tak. Jakby sam nie mógł się ruszyć. Malcolm mnie przysyła. Mówił, że na drewno przyjdzie trochę poczekać. Tak, tak. Powinienem był wiedzieć. Jak zwykle będziemy czekać całe wieki. Wpuść mnie. Przyniosłeś mi wiadomość od Drwali. Jesteś pomocnikiem Jacka Alligatora i masz mięso dla Morgana. A co najciekawsze, udało ci się pokonać tych bandziorów zwierzy. Nie myślałem, że uda ci się tego dokonać. 100 sztuk złota, albo odejdź. To zbyt wiele. To zbyt wiele. No co ty? I tak już spuściłem sceny. No dobra, bo to ciekawe, czy teraz jak nie zagadam, tutaj będzie taka sama cena, czy nie? Bo nie wiem, czy też w ogóle za darmo wejść, chyba nie. Wpuść. Przyniosły je, a uda. Nie myśla, 100 sztuk albo odej. A się odchodzimy póki co, że chwilowo. Nie, czyli chyba ceny się kurczeczki pyczyno wam powiem, że już zniżyć nie da. Przecież nie jestem pewien, potem ktoś ochrzani, że jak zwykle się dało, a się nie zrobiłem czegoś. Tak myślę właśnie, czy już wchodzić, czy nie. Właśnie nie, no wie, nie stracę wchodząc już teraz. Bo tutaj tak, latarnię oczyściłem, kanion doczyściłem. Nie spodziewałem się, że jak wejdziemy do Akendaru, będziemy już tyle silni w tym poziomie rzeźnika, żeby móc cały kanion wyczyścić. Ale najwidoczniej, no, trudy nasze się opłaciły. I tak myślę właśnie, czy... A właściwie nawet jak można jakoś zmniejszyć tą cenę, to i tak wejdę za te 100 sztuk złota jest. Tak mi się wydaje, że to będzie mądry pomysł. A tutaj tylko podeszłem, żeby dać te grzyby. Taka prawda. Chciałem was zjeść. No dobra. A najwyżej jak tam się dało jakoś zniżyć, to już tam, no cóż, moja wina, więc zapłacę te 100 sztuk złota. Ale mi się wydaje, że chyba tylko 3 możliwe są te takie opcje. O, mam taki zamysł w głowie. Możesz mnie czegoś nauczyć? Chyba on nie mógł. Czyli gdybyście się czegoś nie nauczyli z myślistwa, to on chyba umie tam 2 czy 3 sztuczki. Tam z kłami chyba, z kłami z gadów i coś tam jeszcze chyba umie. No jest przydatny nauczycielem, gdy jakimś cudem nie macie wstępu do gildii myśliwych. Bo oni tam bez was dołączenia do nich nie będą chcieli was uczyć niektórzy. Na przykład ten, Gerbrand. Czy jakoś tak. No dobra, to wchodzimy w takie myślenie do środka. To są zwykli piraci. Stój, kto idzie? Swój? Swój. Każdy tak... Wpuść mnie. Przyniosł mi, a sto albo ode. Masz. Dobrze. Tu jest twoje złoto. Dzięki. Witamy w naszych skromnych progach. Jeśli chcesz do nas dołączyć, to mam dla ciebie złą wiadomość, chłopcze. Kapitan wypłynął w rejs, a tylko on decyduje, kogo przyjmie się do załogi. Ale możesz tu zostać do jego powrotu, jeśli nie będziesz sprawiać kłopotów, rzecz jasna. No dobra, to jest w tym momencie piratów, jest mimo wszystko, powiem wam szczerze. O, gdzieś tu miałem kartkę nawet z tym. Całkiem sporo misji. Chyba to jest masa tych misji. O, właśnie, raz, 13, 29, czekajcie, tutaj kartki przywracam, więc nie patrzę na obraz. 37, chyba z 40, ten trzeciwie misja, co? Trochę jest do roboty w Akendarze. Ja tylko mam zapisane te misje na karteczce, jakie mi znajdą nazwy ich i od kogo je wziąć. Bones. Jak leci? Nie narzekam. Co prawda trochę się nudzę, ale przynajmniej nie muszę pracować. Czekam na nowe zadanie od Grega. Jakie zadanie? Nie wolno mi o tym mówić. Bez urazy, ale ciężko pracowałem, by je dostać i nie mam zamiaru go stracić. Możesz mnie czegoś nauczyć? Przepraszam, ale nie ma. Muszę trenować. No dobra, jak sobie chcesz. Szkoda, że nie chcesz czegoś nauczyć. Może jakiś tuchan czy coś za free?
Zofrey nie ma. Nie na poziomie rzeźnika. Jakiś Garrett tu jest. Kogo my tu mamy? Ha, mam nadzieję, że to nie kolejny bandzior na przeszpiegach. Nazywam się Garrett. Jeśli masz na coś ochotę, najlepiej zwróć się do mnie. Mam tu wszystko, czego mógłbyś potrzebować. Wino, broń i sporo innych rzeczy. Jeśli jednak szukasz dobrego trunku, lepiej zgłoś się do Samuela. Kim jest Samuel? Kim jest Samuel? To nasz gorzelnik. Rezyduje w jaskini przy plaży. Nie trudno do niego trafić. Po prostu podążaj cały czas na północ. Radzę zrobić mały zapas grogu. Niektórzy chłopcy nie są zbyt przyjaźni w stosunku do nowych, że się tak wyrażę. A w takim wypadku grog może zdziałać cuda. Skąd bierzesz swoje towary? Skip przynosi je z Korinis, gdzie czasami bywa. Do niedawna sprzedawał je bandytom. Ale od czasu, gdy toczymy z nimi wojnę, wszystko trafia do mnie. Zrobiłbym to inaczej. Co wiesz na temat bandytów? Najlepiej zapytaj o to Skipa. Często się z nimi kontaktował, więc powinien sporo wiedzieć o tych draniach. Greg rozkazał ostro reagować na pojawienie się choćby jednego bandyty w tym rejonie. A ten wasz kapitan, jaki on jest? Twarda z niego sztuka, bez dwóch zdań. I skąpy jak diabli. Pozwala naszemu skarbnikowi, Francisowi, płacić nam tylko tyle, byśmy się nie zbuntowali. A kiedy któryś z nas zdobędzie coś naprawdę cennego, Greg przywłaszcza to sobie. Kiedyś zabrałem kompas z królewskiej fregaty. A Greg, rzecz jasna, odebrał mi go. Nech, pewnie go gdzieś zakopał, jak resztę swoich skarbów. Gdzie Greg mógł zakopać kompas? Greg powiedział mi, że w ten kompas zaglądała sama śmierć, a potem mnie wyśmiał. Coś jeszcze? Wzdłuż południowego wybrzeża ciągnie się plaża, do której można się dostać wyłącznie drogą morską. Podobno często widywano na niej Grega. Może tam uda ci się coś znaleźć. Kiedyś sam się wybrałem w te rejony, ale za dużo tam potworów. No, jeśli chcesz mimo wszystko zaryzykować, nie zapomnij wziąć kilofa. Potwory? Masz na myśli chodzący exp? I różne inne macy? O, macy, czyli takie materiały do wykonywania różnych przedmiotów. A, co możesz mi powiedzieć o Francisie? Co możesz mi powiedzieć o Francisie? Greg mianował go zastępcą na czas swojej nieobecności. Niestety, Francis w ogóle nie sprawdza się w roli kapitana. Nie potrafi nawet ściągnąć Morgana z łóżka. Tylko Henry i jego chłopaki w ogóle coś robią. Reszta obija się zamiast pracować. Mam nadzieję, że Greg szybko wróci i porozstawia towarzystwo po kątach. Jakieś wieści? Od kiedy Greg zniknął, nic tu się nie dzieje. Ale smuteczek, Kandel. Pohandlujmy. Robiłbym to inaczej. Co ty ciekawego masz? Ciężki miecz dwuręczny. Purkowa zguba. Ogromna maczeta. O, to jest dwuręczna, fajnie. Ale tak chyba nic ciekawego nie masz, tak mi się wydaje. A masz kidów! No to w razie czego... Wow, kidów nie jest tani. W razie czego wiem, gdzie przynajmniej szukać. Ciężka kusza. Szkoda, że za bardzo nie widzę, jakie te broni mają wymogi, bo jest plaża, jeszcze mało tego, ja mam strasznie jasną grę. Biały rum, amulet ognia, ochrony, o moje, mogę czarną perłę. Masz też stal, no stal to kupuję bez gadania. Bo nie licząc tego, że mi będzie potrzebna, to jeszcze wiem doskonale. Czyli handel, tu są bełty. Po dwie sztuki, spoko, to bym sobie kupił tak z... No, z tyle bełtów mi wystarczy z powodzeniem. Co tylko tu jeszcze mamy? Mamy jakiegoś Brandona. Nowy i do tego szczur lądowy. Nie jesteś aby za miękki na pirata? Możesz mnie czegoś nauczyć? Możesz mnie czegoś nauczyć? Ciebie? Jasna sprawa. Mogę ci pokazać, jak ćwiczyć siłę i gibkość ciała. Ale z drugiej strony, czemu miałbym to robić? Bo postawię ci flaszkę rumu? Nieźle, chłopcze. Wiesz, o co chodzi w tym fachu. Tylko nie przynoś mi jakiegoś taniego bimbru. Zorganizuję grog. Chcesz mnie otruć? Chcesz mnie zabić? Czy ty w ogóle masz pojęcie, z czego robi się grog?
Stary Samuel pędzi dobry trunek. Postaraj się o niego. Kosztowałeś kiedyś specjału Samuela? Nie miałem okazji. A więc musisz go spróbować. Diablo dobry. Uwielbiam go. Jakieś wieści? Poczekaj chwilę. Nie, nie mogę powiedzieć, by cokolwiek się tu zmieniło. Wszystko po staremu. I czybyś jakąś misję w nocy miał dopiero? Ciekawe. I dobrze, przyda nam się każda para rąk. Jak leci? Na razie w obozie jest cicho. Myślę, że trochę odpocznę. Na twoim miejscu zrobiłbym to samo. Od kiedy są tu bandyci, łatwo o kłopoty. Co wiesz o bandytach? Poza tym, że są niebezpiecznymi mordercami i mają przewagę liczebną? Tak. Mają dużo złota, które wydają jak najęci. A właściwie to wydawali dużo złota, bo za ostatnią dostawę nie zapłacili. Nie sądzę, żeby zabrakło im złota. Pewnie pomyśleli, że wszystko ujdzie im na sucho. Ciekawostka. No dobra, tu w ogóle jeszcze jest. Tu jest jakiś pirat. No z piratem na chyba nie ma sensu gadać. No w ogóle to jest ta fajka wodna, super. Piwo, gin, fajka wodna. Szpan na maksa. Fajka woda czy nam się przyda, ponieważ tam żeśmy się nie zaciągali. A być możemy raz w dzień się zaciągnąć po banę plus jeden, jako że jesteśmy tym strażnikiem świątynnym. To jest bardzo przydatna sprawa. Oczywiście minusem jest chwilowy efekt czpuna zagłady. Podczas którego nawet nie można skakać, jak widzę, zajebiście. Nie, o, wyszedłem jakoś stąd. Hurra! Ale no cóż, taki jest jakiś mały minusik tego wszystkiego. No ale jeden many ciągle możemy sobie za free co dzień dawać, nie? Gdy ktoś gra na niższym poziomie trudności, a nie jak ja na rzeźniku, no to może sobie praktycznie tą manę... Wow. Aleluja! Masz tą manę w nieskończoność właściwie robić. O, zajebiście. Czy ta gra mogłaby już mnie uwolnić? Byłbym wdzięczny. Ale obraz faluje, a ja utknąłem w wodzie. Dobra, uwolniłem się z efektu czpuna. Ha, ha, ha. Efekt czpuna przeminął, fuck yeah. A przez chwilę byłem iście jizzasem. Też to chodził po wodzie, a nie utrzymywał się na nie jakieś, kurczę, nie wiem, jakiś materac. No ale cóż. No cóż, najwidoczniej jestem lżejszy, aż tak bardzo lżejszy od wody, że... Wow. Że mogę się połowicznie w niej utrzymywać. Czy właściwie powiecznie jestem ciężki, powiecznie jestem lżejszy. Prawa fizyki. Bum! Mózg zjebane. Dobra. Dobra, jednakowoż. Chodźmy tutaj do pirata Skipa. Do Skipa, no bo może być Skip. Siemano Skip. Kogoż to stary Skip znowu widzi? Ja cię znam. Zatoka koło miasta. Pamiętasz? Skip? To ty? Jak widać, trudno mnie zapomnieć. Ale wydaje mi się, że jeszcze gdzieś cię widziałem. A, no tak! Nie mam czasu na takie rzeczy. Rysownik się nie popisał, ale to byłeś ty! Ale nie ma o czym gadać! Na swoim liście gończym też wyglądam dość szpetnie. Masz może coś do sprzedania? Jeśli chcesz pohandlować, to pogadaj z Garethem. On zajmuje się naszymi zapasami. Co tu robisz? Wróciłem z Korinis i czekam na powrót kapitana Grega. On myśli, że to takie łatwe. Widziałem Grega w Korinis. Naprawdę? Niech to diabli. Coś musiało pójść naprawdę źle. Powinien już dawno wrócić z naszym statkiem. Najlepiej będzie, jeśli wrócę do Korinis i poczekam tam na niego. Ale nie dzisiaj. Dopiero co wróciłem. Zrobiłbym to inaczej. Co możesz mi powiedzieć o bandytach? Bandytach? Napadają nas, od co? Niby po co wznosimy tę palisadę? To my ich tu przywieźliśmy. Nawet z nimi handlowaliśmy. Żebyś wiedział, ile oni mają złota. Całe krocie, mówię ci. Byli gotowi płacić każdą cenę za beczkę rumu. Ale to już należy do przeszłości. Teraz trwa wojna. Co się stało? Ci dranie nie zapłacili nam za ostatnią dostawę.
A więc poszedłem do nich, żeby dostać swoje złoto. Kiedy tylko wszedłem na bagna, ci obwiesie rzucili się na mnie. Co gorsza, załatwili Angusa i Hanka, dwóch naszych najlepszych żeglarzy. Nie zapuszczaj się na bagna, mówię ci. Atakują każdego, kto wygląda inaczej niż oni. To się nigdy nie zmieni. Opowiedz mi coś więcej o Angusie i Hanku. Angus i Hank mieli spotkać się z bandytami poza obozem. Mieli ze sobą wszystko, co tamci zamówili. Kutą stal, wytrychy i inne takie rzeczy. Niestety nie wrócili. Te sukinsyny musiały ich załatwić. Morgan i Bill szukali ich, ale bezskutecznie. Bill był szczególnie smutny, bo Angus i Hank to jego bliscy przyjaciele. Jest młody i słabo znosi takie wydarzenia. Inni przyjęli to ze spokojem. Utrata dóbr nie jest niczym wielkim. Ale ten grog, który nieśli, było tego ze 20 butelek! Wiecie co, w tym odcinku zakończymy. Na razie i cześć, do kolejnego odcinka.